Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem spróbujemy Muncie, chipsy z soczewicy. 26% protein, proste składniki, źródło błonnika, wegetariańskie. No to mnie nie przekonuje ogólnie. Smak barbecue. Tak jak tutaj widać. Mąka z soczewicy 35%, białko krochu 17%, olej coś tam bla bla bla. Mniej tłuszczu niż standardowe chipsy ziemniaczane. Taka jest informacja, soczewicy, proste składniki, brak konserwantów, brak oleju palmowego bez glutenu. I tutaj też proponuję jakieś o smaku cheddara. Ale no, no tak. Sprawdźmy, zobaczmy jak to wygląda, jak to się prezentuje. Wziąłem dwa jakieś. No, jeden jest cieniuteńki jak chips, a drugi jest grubasem strasznym, czyli to tak losowo. Smaku. No i takie barbecue, ale dziwnie słone, dziwnie fasolowe. O, ten grubszy lepszy, bo objechał taki posmak takich bardziej chipsów, niżeli sprasowanego czegoś. Mam kolejne dwa. No ogólnie barbecue to nie jest kompletnie. Jakieś coś lekko ostrawe, coś lekko takie zbożowe. Przepołowiony. Trochę jak takie chipsy ryżowe. No. Jadłem lepsze, jadłem gorsze. Ogólnie cena dość spora za 60 gramów, bo ponad 6 zł. Ale w tych czasach wszystkie chipsy kosztują ponad 6 zł. No prawie wszystkie. Mamy jeszcze chipsy od Snack Day na przykład z Lidla. Szkoda, że są tak nierównomiernie przyprawione, bo niektóre są mega mocniej, drugie dużo słabiej. No ogólnie ten napis wegetariański mnie zniechęcił do nich od razu. Jeżeli wy lubicie takie rzeczy, to spoko. Ja daję im ogólną ocenę, nie patrząc na ten napis, 6 na 10. Bo są całkiem przyzwoite. Takie duszki o smaku barbecue trochę. Tylko nie są aż takie delikatne i tyle. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.